Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na panelu prawniczym. Jak Państwo widzicie, oczywiście konferencji Kino Sieci, jak pisać o filmie. W dniu dzisiejszym zaczynamy dzień konferencji od elementu właśnie zagadnień związanych z utworami audiowizualnymi, w szczególności utworami filmowymi. Nazywam się Piotr Piesiewicz, jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych SWPS-u i będę miał zaszczyt z naszymi panelistami poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, niewątpliwie nasi paneliści mają różne doświadczenia, jeżeli chodzi o utwory audiowizualne, w szczególności utwory filmowe. Każdy ma troszeczkę inne i od innej strony to widzi. Dlatego w dniu dzisiejszym byśmy chcieli zwrócić uwagę albo wskazać Państwu, oczywiście z punktu widzenia naszych panelistów, najbardziej palące problemy albo takie problemy, które wydają się być najbardziej złożone i wymagające ewentualnie zmian ustawy i określonej interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich. Ja z mojej strony mogę dodać, że nie ukrywam, że utwory audiowizualne, w tym oczywiście utwory filmowe, są moimi ulubionymi utworami, o ile oczywiście można coś takiego powiedzieć, ponieważ są utworami o charakterze najbardziej złożonym. To znaczy, jeżeli spojrzymy się na strukturę utworu audiowizualnego, to właściwie można powiedzieć, że stosuje się do niej wszystkie ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym. Co mam na myśli? Oczywiście stosuje się tutaj przepisy dotyczące samych utworów, stosuje się przepisy praw pokrewnych takich jak prawa producenckie, czy też prawo artystyczne wykonań, nawet prawa do nadań telewizyjnych. Może zacznijmy, proszę Państwa, ponieważ żeśmy sobie tutaj dyskutowali tak jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji i myślę, że pani doktor Katarzyna Chobińska-Jękiewicz ma bardzo ciekawe spostrzeżenie na temat digitalizacji utworów i problemów z tym związanych. Przedstawiła nam tutaj przed rozpoczęciem dyskusji kilka bardzo ciekawych problemów i właściwie problemów, które de facto są takimi problemami, które na mocy dzisiejszej ustawy jeszcze nie są rozwiązywane i chciałbym tylko zaanonsować, jak te problemy są de facto rozwiązywane w praktyce. Za wywołanie mnie do pani w pierwszej kolejności. Bo bardzo lubię opowiadać i rozpocząć temat do dyskusji. Proszę Państwa, oczywiście można powiedzieć, że te doświadczenia nasze, czyli Instytutu Linowe, są bardzo zaawansowane i dotyczy to zarówno procesu digitalizacji i następnej kolejności dostępnej. Jestem zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego i mówię tam właśnie za tą drugą część naszej działalności, czyli za udostępnianie, który równie ważny jest dla nas jak proces digitalizacji. Jak mówimy o właśnie tych utworach audiowizualnych, to chciałabym zauważyć, że podobne problemy prawne także dotykają utworów audio, możemy tutaj zapomnieć, bo często mówimy utwory audiowizualne, ale dzisiaj podobna sytuacja prawna dotyczy też utworów audiowizualnych, to też jest ogromny problem, bardzo podobny, jeżeli chodzi o udostępnianie, zwłaszcza w sieci. No to oczywiście myślimy sobie o pewnym zasobie, zwłaszcza w kontekście digitalizacji, zasobie, który ma już jakiś, powiedzmy, określony etap życia za sobą, tak? Przede wszystkim życia takiego komercyjnego. Prawo autorskie powstało po to, żeby właśnie twórcy mogli zarobić. Wyłącznie cel ekonomiczny spowodował, że ono istnieje i że mamy takie regulacje, a nie inne. Natomiast dzieła, którymi nie my się zajmujemy, bardzo często właśnie już mam drogę ekonomiczną,
powinno być udostępnione. Tak mieliśmy na początku, taką mieliśmy ideę na początku uruchomienia programu, program wieloletni, program rządowy, Kultura Plus, Digitalizacja Plus, który miał na celu właśnie przeprowadzenie digitalizacji, cyfryzacji zasobów archiwalnych, audiowizualnych, coś na dostępach audiowizualnych, zanim się działamy audiowizualnych. Ten zasób ma bardzo różne oczywiście, różną sytuację prawną, formalno-prawną, ale nie w tym jest największy problem. To są rzeczy, które można, z którymi można się jakoś uporać poprzez tak zwane brzydkowe wyczyszczenie praw. Natomiast największy problem dla nas to było właśnie to udostępnienie dla odbiorcy publicznego, dla powszechnego odbiorcy. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, takie dzieło, nawet po rekonstrukcji cyfrowej, że ono będzie, ta rekonstrukcja będzie wykonana przy udziale twórcy, osób żyjących jeszcze, które no, mają wpływ i na kształt rekonstrukcji. Ta rekonstrukcja powoduje, że to dzieło znowu odżywa i znowu wchodzi na drogę komercyjną. To jest naturalne, producent chce zarobić oczywiście, jak powiedziałam, co ekonomiczny to wypełnia rekonstrukcję, więc taki producent znowu chce zarobić i chce oczywiście mieć z tego tytułu zyski. Ale nie tylko to jest problem taki, że ten producent chce zarobić. W związku z tym mówi do nas, nie, my i buntuje się, ale producentem to przeważnie, w naszym przypadku są dawne państwowe instytucje filmowe. I te państwowe instytucje mówią, my chcemy zarobić, a my mówimy, dobrze, to zarobicie, dogadamy się. Tylko, że to jest tak, że oni muszą zarobić, bo tego wymaga niestety litera prawa. Nie mieliśmy kompletnej świadomości. Nasze pierwsze regulaminy, które dotyczyły procesu rekonstrukcji cyfrowej czy digitalizacji, są tak zwykła konwersja cyfrowa, to są dwa różne pojęcia. Dwa różne procesy, można powiedzieć. Ten regulamin obejmował możliwość udostępnienia takiego dzieła w sieci, czyli jednym słowem producent nam udzielał licencji na udostępnianie takiego filmu na portalu. Natomiast się okazało, że generalnie nikt nie jest zainteresowany, żeby skorzystać z kasy publicznej, żeby po prostu zrekonstruować dzieła, później jeszcze trochę na tym zarobić. Bo się okazało, że oczywiście nie mamy tutaj wspólnych celów, tak? To znaczy, jak udostępnimy takie dzieło w systemie otwartym do powszechnego odbioru, no to wiadomo, że niszczymy tę drogę komercyjną. Ale też nie spodziewaliśmy się, że to jest jakby to nasze działanie, takie dążenie do tego, żeby to upowszechnić, rozpowszechnić, udostępnić w internecie, rozpowszechnić, nawet gdybyśmy się jakoś tam czasowo ograniczyli, czekając na naszą kolej, może w pewien sposób mocno nadwyrężyć system finansowania kinematografii w Polsce. Bo się okazało, proszę Państwa, że jest taka ustawa, która właściwie częściowo nie obowiązuje, ale jeszcze obowiązuje, ustawa właśnie o państwowych instytucjach filmowych. I tam jest, są dwa takie artykuły, które mają wpływ na sytuację. To jest powiedziane, że dzieła, zwłaszcza do 1989 roku. Tak jest napisane. To przeważnie dotyczy właśnie tego zasobu, czyli zasobu starego, do 1989 roku produkowanego. To jest ten zasób, jest, jakby wchodząc znowu na drogę komercyjną, musi zarobić i 50% zysku jest przeznaczany na właśnie finansowanie kinematografii. To jest naturalne, tak? Czyli rzeczywiście stare dzieła wchodzą znowu na drogę rynkową, 50% wpływów wchodzi do fisku. A więc możecie Państwo się domyślić, że w sposób naturalny, natomiast się okazało, że za dwoma barierą to jest po prostu fisk, który mówi nie. My nie pozwolimy na to, żebyście Państwo po prostu sobie w regulaminie ustalali licencję, na podstawie której po prostu upowszechniacie takie dzieło po rekonstrukcji. Z drugiej strony pomyślimy sobie o tym, że mamy odbiorcę, czyli podatnika, który mówi tak, wydajecie publiczne pieniądze na rekonstrukcję cyfrową. To są czasami, jeżeli chodzi o rekonstrukcję cyfrową, ogromne pieniądze. I co? I my nie możemy z tego skorzystać? Przecież wydajecie złotówkę publiczną, prawda? No więc to dzieło, bo znowu tak naprawdę, no, właściwie to znowu powoduje, że ten zasób, te pieniądze publiczne, to są czyszczone pieniądze publiczne, wracają po prostu do tego pociąga publicznego, są przeznaczone na rozwój twórczości filmowej, tak? Bo wiecie Państwo, że PISK jest tą instytucją, która odpowiada za finansowanie kinematografii w Polsce. No więc oczywiście musieliśmy się spogodzić
z taką sytuacją i zmienić regulamin. Do dzisiaj nie jest to jasne dla naszych odbiorców. To jest tak naprawdę największa przeszkoda moich działania, żeby, proszę Państwa, po prostu uświadomić, że to, że mamy części na tego, to jest nasz portal, gdzie udostępniamy dzieło po digitalizacji, żeby ten nasz portal mieszczalny na tekę podzielić niestety na część odpłatną i nieodpłatną. To jest taka część, która umożliwia udostępnianie za podanie opłaty. Właśnie tylko dlatego, że ta opłata jest pobierana na rzecz producenta, który umieszcza sam tam swoje dzieła po rekonstrukcji i ten materiał jest dostępny, co prawda, ale niestety za pobranie opłaty. No i my czekamy, tak, bo ja liczę cały czas na to, że stworzy się taki system, który pozwoli mi ostatecznie na to, żeby kiedyś tam, po jakimś czasie, kiedy ta droga komercyjna się skończy, można było udostępnić to dzieło w sieciach. Chciałam powiedzieć tylko tyle, tutaj mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym podyskutować, natomiast chciałam tylko powiedzieć, że nie zawsze prawo autorskie, jak ktoś tak powszechnie mówi, jest tą podstawową blokadą w udostępnianiu zasobu archiwalnego, audiowizualnego w sieci. Dziękuję Pani Doktorze za tę cenną uwagę. Proszę Państwa, podsumowując, Pani Doktor wskazała nam jakby podstawowe problemy z punktu widzenia instytucjonalnego, tak? Więc jakby tak jak słusznie Pani Doktor zauważyła, problem jest z jednej strony w pieniądzu, a z drugiej strony w pewnych elementach takich, nazwijmy to, administracyjnych. Tak, i oczekiwania społeczne. Dlatego chciałbym teraz poprosić pana profesora Kiciaka o właśnie przedstawienie tego od tej drugiej strony, tak? Czyli od strony społecznej, bo przedstawił nam przed właśnie rozpoczęciem dyskusji kilka cennych uwag w tym zakresie, czyli jak to wygląda od strony de facto użytkowników, czyli odbiorców, jak to się teraz modnie mówi, kontentu. Ja nie lubię tego słowa, ale użyłem go celu. Dobrze, tak więc zacznę od wyznania tego, że jestem jedynym nieprawnikiem tutaj, więc też siłą rzeczy może już to, co będę mówić, jakoś będzie tak dobrze z tym wszystkim korespondowało, ale właśnie tak wydaje mi się, że mamy z jednej strony tak, mamy pieniądze, mamy oczekiwania społeczne, pewnie jeszcze jakimś takim niebagatelnym elementem w tym wszystkim jest technologia. Tak? Jest technologia, która absolutnie zmieniła pole gry. Doprowadziła też do takiej sytuacji. Są słynne słowa Lensa Ressiga, który napisał, że dzisiaj rządzi kod, a nie prawo. I to stawia nas w takiej sytuacji, że tak pewnie, jak siedzimy tutaj na tej sali, to większość z nas jest w ten czy inny sposób piratami, bo po prostu możemy. I to jest wygodne. I tutaj też, jak cały czas odwołujemy się do rozmów przed rozpoczęciem tego panelu, tutaj też mieliśmy taką rozmowę o tym, że możemy mieć bardzo szybki samochód, ale zakładamy, że nie wiem, jedąc po publicznej drodze obowiązują nas przepisy ruchu drogowego. W wypadku internetu, jeśli chodzi, nie wiem, o dostęp do treści audiowizualnych, wszyscy dostaliśmy te szybkie samochody. One kosztują grosze, kosztują tak prawie nic. I tutaj się pojawia problem, tak? Czy jakby wszyscy jesteśmy piratami drogowymi i jeździmy zbyt szybko i coś trzeba z tym zrobić? Czy może to pytanie warto też odwrócić i zastanowić się nad tym, może zmieniła się w ogóle cała sytuacja w tym ruchu drogowym? Może to tak nie najlepsza analogia, już ją ciągnę. I może jeśli będziemy wszyscy jeździć bardzo szybko swoimi prawie darmowymi, szybkimi samochodami nikomu nic się nie stanie, to może trzeba zmienić przepisy. Więc myślę, że to jest jeden z takich punktów wyjścia, bo oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę właśnie tę konsekwencję technologii, że tak jakby internet zmienił wszystko w tym sensie, że kiedyś żyliśmy w świecie, w którym rozpowszechnianie czegoś wymagało wysiłku, tak? Zazwyczaj nasze działania miały taki zasięg właśnie lokalny, prywatny. Dzisiaj jest odwrotnie. To znaczy, żeby coś nie było publiczne, a robimy to w internecie, to wtedy trzeba się wysilać. Więc jakby ten zasięg jest czymś takim domyślnym, no i to znów jakby zmienia cały,
cały kontekst. Nie, pracowałem przy kilku, tak zresztą głównie realizowanych w Centrum Cyfrowym projektach badawczych. I wnioski są bardzo ciekawe, właśnie tak jakby związane z tym, co ludzie myślą o prawie. To znaczy, z jednej strony świadomość tego, co możemy zrobić z treściami pobieranymi z sieci, jest niezbyt duża. Tak, Centrum Cyfrowe robiło takie eksperymenty, było bodajże 12 sytuacji przedstawionych, jeśli chodzi o wykorzystanie treści z internetu. I średnio 5 na 12 odpowiedzi było poprawnych, jeśli chodzi o odpowiedzi udzielone przez ludzi. Ale co ciekawe, te odpowiedzi zazwyczaj, znaczy ludzie zazwyczaj uważali, że mogą mniej niż mogą w rzeczywistości, jeśli chodzi o prawo. I największy problem budziły kwestie właśnie użycia niekomercyjnego, użycia na prywatny użytek. Więc myślę, że to jest pierwsza taka istotna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia czegoś, co można by było nazwać, nie wiem, jakąś ekonomią moralną internetu i pobierania plików. Myślę, że mimo tego, że ludzie uważają, że mogą sobie pozwolić na mniej niż mogą w rzeczywistości, to realnie robią więcej niż by mogli. Tak? To znaczy, jakby ludzie sądzą, że łamią prawa, ale niespecjalnie się tym przejmują. I to no właśnie, tak to można tłumaczyć na różne sposoby. W Polsce takim bardzo modnym odwołaniem było odwołanie się do homo sapiens, że my nie szanujemy prawa jako w ogóle całe społeczeństwo. Jesteśmy zdemoralizowani, ale na przykład, nie wiem, znaleźć sobie jakieś ultralegalistyczne kraje typu Szwecja i popatrzeć na badania, nie wiem, aktywności młodych Szwedów w sieciach peer-to-peer, no to one są wyższe niż u nas, bo ta infrastruktura technologiczna jest dobra. Więc tak naprawdę można się zastanowić, czy to właśnie nie jest zmiana, którą wymusiła technologia i może nasze myślenie o prawie autorskim powinno się zmienić, tyle tylko, że oczywiście jakby z perspektywy kulturoznawcy, którym jestem, łatwo występować w roli takiego pięknego ducha, to znaczy powiedzieć, okej, tak, filmy to jest kultura, dobrze, żeby ludzie mieli do nich dostęp i oglądali, a pieniądze, no pieniądze są nieistotne, ale oczywiście tutaj się pojawia problem tego rachunku ekonomicznego. Tyle tylko, że musimy też pamiętać, że no właśnie to jakby różne treści funkcjonują w różny sposób, tak? I w ogóle tak zaraz będę kończył, bo oczywiście za bardzo się rozwiązywa, mam tutaj taki gigantyczny worek problemów, bo myślę, że jest dużo kwestii, które są nierozwiązane, a są dosyć oczywiste, tak? To znaczy, nie, mamy dzieło osierocone, czyli treści, na których nikt już nie zarabia, a nie można ich za darmo rozpowszechniać na przykład, tak? Mamy treści, które są, tak, jeśli chodzi w ogóle o europejski albo polski model finansowania kultury, to jednak bardzo duża część wartościowych treści jest dofinansowana przez państwo. Tak? I czy one muszą funkcjonować rynkowo w ten sam sposób? Zwłaszcza, że badania pokazują, że to takie komercyjne okienko, nie wiem, dla filmu to jest najczęściej kilka lat, a potem nie zarabia. Pytanie, czy nie lepiej by było, gdybyśmy mogli go oglądać. No i pojawia się oczywiście też kwestia, tak, no właśnie, nie wiem, takich kwestii jak granic, tak, tego, że te treści, które, o których myślimy jako o produktach, są też często takim budulcem dla, no nie wiem, może to patetycznie zabrzmi, budowanie własnej tożsamości, dzisiaj wyrażanie się i tak dalej, jakieś takie udolne aktywności, którą znów trudno potępiać. A prawo tutaj ma pewnie niełatwe zadanie i czasami pełni taką rolę krępującą. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o taki potok problemów, które w tym zakresie się mieszczą i to pewnie nie wszystko. Dziękuję panu profesorowi. Ja z pewnym zainteresowaniem słuchałem oczywiście wypowiedzi pana profesora, ale chciałbym włożyć kij w mrowisko. To znaczy, stwierdzenie, że dzisiaj rządzi kod, a nie prawo, no jest z punktu widzenia prawnika dosyć ryzykownym stwierdzeniem, aczkolwiek wiem, że profesor Lessing, który to powiedział jakiś czas temu, dokonał pewnego rodzaju prowokacji, która miała zmusić prawników do tego, żeby wreszcie zaczęli myśleć realistycznie. Z punktu widzenia z jednej strony mojej osoby, to znaczy jako użytkownika internetu, ale z drugiej strony jako prawnika, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, znaczy chciałbym podsumować, że dzisiaj to zdanie, dzisiaj rządzi kod, a nie prawo, ma zupełnie inne znaczenie, przynajmniej moim zdaniem, niż miało
10 lat temu, kiedy profesor Lessig wypowiedział te słowa. Pamiętam dokładnie jak dziś właściwie, bo to była bardzo fajna konferencja i bardzo dobrze, żeśmy się w cudzysłowie wtedy bawili w 2005 roku, kiedy Creative Commons było w Krakowie zakładane. Było to bardzo fajne wydarzenie i wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani tym, że została wprowadzona jakaś nowa idea, że to być może rusza się do przodu, że mamy tą kulturę remiksu, że wszystko będzie otwarte, że zmienimy prawa autorskie, że zostały wprowadzone nowe licencje. Także szeroko nam się poszerzyły horyzonty. Był to taki powiew świeżości z uniwersytetów amerykańskich, który dostał się wreszcie, jak ja to mówię, do krakowskiej Niecki. Natomiast w dniu dzisiejszym wydaje mi się, że wszystko się zmieniło. To znaczy, o ile w 2005 roku zupełnie inaczej żeśmy korzystali z sieci, o tyle w dniu dzisiejszym słowa, że dzisiaj rządzi kod, a nie prawo, także nabrały nowego znaczenia w tym kontekście, że zmieniła się technologia dostępu do kontentu internetowego. Znowu używam tego słowa kontent internetowy, czego bardzo nie lubię, ale używam to jeszcze raz podkreślam celowo. A mianowicie, proszę Państwa, o ile de facto w latach 90. i na początku lat 2000 de facto mieliśmy chaos w dostępie do sieci, teraz następuje coś takiego, jak ja to nazywam kostnienie systemu. A mianowicie następuje, no nie chcę użyć słowa samoregulacja, ale de facto jest to samoregulacja. To znaczy udostępnione nam są narzędzia, za pośrednictwem których możemy w tani, prosty sposób mieć dostęp do legalnych zasobów i do legalnej kultury. Oczywiście przykładem takim są wszystkie serwisy, które streamują czy to utwory audiowizualne, czy to utwory audialne za właściwie no, groszowe opłaty. No proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy na przykład dostęp do serwisu Spotify, to de facto mamy dostęp do gigantycznego katalogu za 20 zł miesięcznie, który w sposób legalny nam daje możliwość zapoznania się z treścią, jaką sobie tylko chce. W związku z powyższym to znowu kod komputerowy, czy też kod źródłowy, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, dał nam możliwość, zgodnie z prawem autorskim, do dostępu do określonych treści. W związku z powyższym, jakby rzeczywistość cyfrowa dostosowała się, albo dostosowuje się pośrednio lub bezpośrednio do prawa autorskiego. Tak? Prawo autorskie de facto od 1994 roku wiele się nie zmieniło, ale wiele zaczyna się zmieniać w sieci. Oczywiście troszeczkę ironizując, to jest troszeczkę tak, jak w latach 90. być może nam się wydawało, że to jest wolność. Okazało się, że jednak lata 90. to był chaos, a dopiero później w latach 2000 i teraz ten system zaczyna kostnieć i zaczyna nabierać takiego kształtu, jaki nabrał. Oczywiście mam nadzieję, że na tym się nie skończy, że idziemy ku wyświetlanej przyszłości. Natomiast to tak chciałem tylko porównać do środowiska cyfrowego. W związku z powyższym moje jakby pytanie do pani mecenas Rymar. Czy gdzieś Centrum Cyfrowe Projekt Polska tak, uwzględnia, czy też widzi te przemiany internetowe i widzi to, czy też ma jaką opinię na ten temat, jak de facto zmiana środowiska cyfrowego wpływa na prawo autorskie, może inaczej, odwrotnie, tak jak ja to powiedziałem, może prawo autorskie wpływa na zmianę środowiska cyfrowego. Bardzo tutaj dużo tematów zostało już przedtem poruszone, do których powinienem się wszystkich odnieść. Ja wszystkich mam bardzo wiele komentarzy i może ja zacznę od Creative Commons, ponieważ Centrum Cyfrowe jest partnerem organizacji Creative Commons w Polsce i obserwujemy bardzo bacznie rozwój tych licencji i ich losy w środowisku cyfrowym od tamtych lat. I widzimy niestety, to jest przykra prawda, że licencje Creative Commons, które umożliwiają dzielenie się utworem bez zasady żadnych ograniczeń, czyli przede wszystkim bez pobierania wynagrodzenia za to, nie przyjęły się w środowiskach artystycznych. A to moim zdaniem
jest spowodowany tym, że ludzie zorientowali się, że na swojej twórczości można zarabiać. Jest to dużo prostsze teraz w środowisku cyfrowym niż wcześniej w tak zwanym analogu. Dlatego jeśli chodzi o produkcje artystyczne i kreatywne, to niewiele artystów jednak sięgnie po licencję Creative Commons, która jest licencją otwartą i pozwala utworu używać każdemu w zasadzie bez opłat do wszystkich możliwych jego twórczych zamiarów. Natomiast jesteśmy zdania, że tutaj do poprzedniczych się uśmiecham, że licencje Creative Commons, czyli takie licencje, które otwierają zasoby, otwierają treści, powinny być stosowane, jeśli chodzi o zasoby publiczne. Czyli to, na co daliśmy podatnicy prywatne pieniądze, na przykład na cyfryzację, digitalizację filmu, no to powinno w takim razie trafić do nas już bez żadnych dodatkowych opłat. I takie ograniczenia ustawowe, jak te ograniczenia ustawy o kinematografii, o których ja szczerze mówiąc nie słyszałam wcześniej, to one... To one powodują to, że jakby te zasoby, które już są publiczne i już tak naprawdę powinny być otwarte dla wszystkich i dostępne, zostają znowu zamykane jakimiś ograniczeniami prawnymi, do czego nie powinno dochodzić. Jesteśmy za tym, żeby to, co na co wydajemy publiczne pieniądze, było po prostu otwarte i dostępne dla wszystkich. Teraz środowisko cyfrowe i kino, bo o tym rozmawiamy. To ja myślę, że kto z Państwa, pytanie standardowe, kto z Państwa nie ściąga filmów? Ale skąd? No z sieci. No z sieci. Z YouTube, to stymuje z YouTube'a, bo to są... No ale nie pytam, to jest pytanie generalne. Kto z Państwa nie ściąga? Zawsze korzystam tylko z YouTube'a, nie z YouTube'a. Ale chodzi mi, no bo YouTube ma trochę innych zasobach działa. Czy Państwo korzystają z legalnych źródeł? To znaczy, z jakich źródeł? Co znaczy legalne? Tak, czy Państwo właśnie... Nie, pytanie, co ja czy Państwo myślą, że robią to legalnie? Kto z Państwa myśli, że robią to legalnie? Wszyscy? Wszyscy robią to legalnie? Mało wniosków, że sprawdzenie legalności źródła. Nie, bo to jest troszeczkę pytanie, czy Państwo przestali już mieć żonę albo męża? Nie. Każda odpowiedź jest... tego użytku tak dalej, czyli jeżeli mamy House of Cards w abonamencie
jeżeli by to u nas był Netflix, czy gdybyśmy go może nagrali z jakiegoś programu telewizyjnego, mamy go, legalnie żeśmy go zdobyli, możemy go pokazać naszym studentom i o tym podyskutować. Bardzo, bardzo szeroki jest w Polsce dozwolony użytek zarówno prywatny, jak i edukacyjny, natomiast ludzie w ogóle o tym nie wiedzą. I to wynika z badań naszych Centrum Cyfrowego, gdzie badaliśmy świadomość prawa autorskiego. 68% osób myśli, że prawo autorskie jest bardziej restrykcyjne niż w rzeczywistości jest. Czyli pytanie, tak jak ja pytam Państwa o pewne działania, na przykład właśnie puszczenie filmu studenta, odpowiadają mi nie, w ogóle nie można tego zrobić. Albo co by Państwo powiedzieli o sprzedanie na straganie płyty DVD. Ja kupiłam płytę z piątku DVD, idę sobie na targ, klitar, kładę płytę i ją sobie sprzedam. Moją płytę. Jedną. Mam moją, swoją. Tak, mam. No to może można to sprzedać. To chyba można by swoje to sprzedać. Na razie, to swoje. Tak. Mogą Państwo, tak. Mogą Państwo kupić, mogą Państwo odstrzelać tak samo jak on. To jest utwór. Prawda? A gdybym teraz zeskanowała sobie jeden artykuł i wrzuciła na wiadomo wszystkim sercu. No właśnie, nie mogę, bo wtedy wkraczam monopol autorski w ten sposób, że robi kopię. Czyli prawo autorskie jest o to właśnie prawo autorskie, bo jeden robi mi kopię. I to jest tak bardzo proste teraz w środowisku cyfrowym, żeby zrobić kopię i ją rozpowszechnić, co nie zdarzało się wcześniej w środowisku analogowym. Trudno było mi skopiować całą gazetę. No i też nie mogłabym jej rozpowszechnić w tak dużej ilości osób, jak użytkownicy wiadomego serwisu, którego nazwy nie przyjdzie. Czyli jeśli chodzi o prawo autorskie, to prawo autorskie dobre dla analogu przestało być dobre dla świata cyfrowego, co wszyscy widzimy. Po prostu te zasady, które wcześniej obowiązywały dla fizycznych nośników utworów, już teraz się nie sprawdzają, nie mają odniesienia do świata cyfrowego. Popatrzmy na jeszcze na jakiś przykład. Przykład filmowy. Najbardziej chyba teraz trwająca sprawa remiksu. Pamiętają Państwo, taki film był przed Euro 2012. Przed meczem Polska-Czechy, pewien internauta zrobił taki film dla kibiców, zagrzewający do boju naszą polską reprezentację przed meczem Polska-Czechy, bodajże, tak? Był taki mecz. Podobno był to mecz o wszystko. Mecz o wszystko na Euro. I tak też ten filmik został zatytułowany. Mecz o wszystko. To był montaż wspaniałych akcji naszej drużyny na całych mistrzostw. Do tego była podłożona muzyka z komentarzem sportowym, zagrzewającym do boju, takim optymistycznym. Oglądało się to super. Do czasu, aż Telewizja Polska powiedziała, że to zdejmuje z internetu. Powołując się na prawo, na swoje prawo, do tych nadań telewizyjnych. I to, nie wiem, to krążyło parę godzin w internecie, następnie Telewizja Polska zablokowała cyrkulację tego. Nikt na tym nie traci. Nikt też na tym nie zyskiwał finansowo, ale zyskiwaliśmy na tym my, kibice, bo była to jakaś wartość dodana, było to fajne do oglądania. Ale mimo wszystko, powołując się na monopol autorski, zostało to zablokowane. Czyli w ten sposób prawo autorskie blokuje kreatywność w świecie cyfrowym. Dużo jest takich właśnie przypadków, że to, co jest fajne, dobre, może być dalej dystrybuowane, ponieważ monopol autorski działa przeciwko temu.
autorstwo działa przeciwko kreatywności. Oczywiście na pewno w jakiś sposób tak. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy, pani mecenas powiedziała, że licencje CC czy też CC nie sprawdziły się, ponieważ chodzi o pieniądze. W związku z powyższym proszę zwrócić uwagę, że sami twórcy de facto nie są zainteresowani tym, aby udostępniać swoje utwory, dzieła w celu takim, aby inne podmioty, czy też inne osoby miały możliwość tworzenia na podstawie tych utworów. Tak? Więc koło się gdzieś tam de facto zamyka. I dochodzimy tak naprawdę do momentu, który towarzyszył powstaniu w ogóle prawa autorskiego, a mianowicie do elementu korzyści. To znaczy tego, że prawo autorskie ma wymiar majątkowy. Oczywiście w pierwszej kolejności to były prawa wydawców, w dalszej kolejności to były prawa, czyli wydawców w tym sensie, że to wydawcy mieli monopol na korzystanie z określonego utworu przez określony czas, natomiast dopiero później do tego doszły prawa dla określonych twórców. Czyli mówiąc innymi słowy, dopiero gdzieś tam w jakiejś kolejnej ewolucji prawa autorskiego okazało się, że jest taka osoba jak twórca i ta osoba także ma prawo do określonego wynagrodzenia zysku za korzystanie z tego utworu. W związku z powyższym, do czego ja de facto dążę, co chciałbym Państwu przekazać? Chciałem przekazać tak naprawdę tyle, że pomimo zmiany środowiska analogowego, jak Pani Justyna wspomniała, na środowisko cyfrowe, de facto prawo autorskie przysługuje, może nie przysługuje, ale przyświeca ten sam cel, a mianowicie element majątkowy tego prawa. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że prawo autorskie de facto, jego konstrukcja w swoim założeniu powstała w oparciu o prawo własności rzeczy. Tak? Natomiast oczywiście to, że powstało na bazie de facto prawa własności w stosunku do rzeczy, przedmiotów, nieruchomości itd., nie oznacza to tego, że jest to prawo tożsame. To, o czym zapominają de facto bardzo często użytkownicy, to jest to, że w sensie fizycznym utwór nie istnieje. To znaczy my go możemy odebrać za pomocą... Tak, prawo autorskie to jest ważne, bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, to umyka de facto. Nam się kojarzy utwór z obrazem, z przedmiotem pewnym, z płytą, a to nie jest utwór, to jest tylko nośnik tak naprawdę. Więc proszę pamiętać o tym, że przedmiotem obrotu prawa autorskiego jest tak de facto uprawnienie możliwości do korzystania z pewnego dobra o charakterze niematerialnym. Wytworem umysłu, czyli czegoś, czego tak naprawdę nie widzimy. To jest coś, czego tak naprawdę przeciętny użytkownik nie zauważa, ponieważ Państwu się wydaje, że jeżeli my kupujemy płytę, to kupujemy utwór. Nie, to jest nieprawda. Jeżeli my kupujemy płytę, to znaczy, że my kupujemy płytę tylko i wyłącznie. To, że tam jest utrwalony utwór na tej płycie, to wcale nic nie znaczy. To znaczy my mamy tą płytę i możemy rozporządzać tą płytą na tyle, na ile możemy rozporządzać rzeczą, a nie prawem do tego, co tam jest utrwalone. Oczywiście to się odnosi także do kontentu cyfrowego. To rozróżnienie... No właśnie, więc zbliżamy się do samej idei tak naprawdę. Zapis binarny. Więc ja zwracam tylko uwagę na taką rzecz, że bardzo trudno czasami przeciętnemu użytkownikowi zrozumieć, że przedmiotem obrotu jest prawo, a nie rzecz. Prawo. Tak? Czyli jakieś uprawnienie, które się odnosi do czegoś, co tak de facto nie istnieje.
Ja bardzo lubię tą konstrukcję. Słucham? Jeżeli jesteśmy w stanie odebrać tego, tak, że istnieje, tak. Znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie odebrać to za pomocą zmysłów, to to istnieje. O, może w ten sposób. Tak, to znaczy, przesuwamy się w taką stronę filozoficzną w ogóle prawa autorskiego, ale właśnie z tego wynika jakby cała idea. Ja przepraszam, bo być może cofnę się jeszcze jakby do tyłu. Nie mogę, oczywiście, nie wiem, czy można się cofnąć do przodu, ale cofnę się w takim razie, jakby do czasów antycznych, kiedy w ogóle nie wyobrażano sobie czegoś takiego, że może istnieć uprawnienie do jakiegoś określonego utworu. To znaczy, wtedy w czasach starożytnych znane było tylko prawo własności w stosunku do rzeczy. De facto rewolucja zaczęła się prawa autorskiego dopiero, no, można powiedzieć, że z momentem wynalezienia druku. To jest moment przełomowy, w którym okazało się, że istnieje łatwość powielania treści i pierwszą osobą, która publicznie skarżyła się na to, że jego treści są powielane, był nikt inny jak Luther, który napisał szereg książek i okazało się, że jego książki są przedrukowywane. Ale ona dotykała tego, że właśnie tam wydawca zarabiał. I to stąd tak. Się wzięło prawo autorskie. Oczywiście. Twórcy, czyli te osoby, które mają prawa osobiste do dzieła, zbuntowały, bo te osoby nie miały nic z tego tytułu, że to dzieło było w obrocie, a zarabiali wydawcy, tak jest dzisiaj. Oczywiście. Oczywiście. To jest tak, jak słusznie pani tego zwróciła uwagę, zresztą to jest to, co ja powiedziałem, że prawo autorskie wzięło się de facto od monopolu wydawców na określone, wydawane drukiem książki. To jest ogromny problem. Dobrze, bardzo proszę, udzielam pani. Ja chciałam powiedzieć, że to jest ogromny problem, chociaż z tego powodu, że bardzo często my się spotykamy z takim zjawiskiem protestu, tworząc różne rzeczy, właśnie te pieniądze publiczne, dla już rzeczy takich otwartych dla publiczności, dla podatników, dla naszych odbiorcy, dla nas może, jak siedzimy, dla wszystkich, wszyscy płacimy podatki. No więc największy problem, proszę Państwa, to są właśnie te zaryta. Po pierwsze, strasznie długa lista płac. Ile jest osób, którym trzeba zapłacić, bo o tym mówimy, prawda? Żeby udostępnić coś, to jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest bunt wydawców, bądź no w ogóle producentów. No bo mówię tutaj o wydawcach w sensie takim generalnym. I teraz tak, dwa przykłady. Muzykoteka Szkoła. To jest taki, pan minister Zdrojewski twierdzi, że jest to taki pierwszy i podręcznik dla nauczycieli i dla dzieci do nauki muzyki w szkole. Widzicie Państwo, i ta muzyka wróciła, i plastyka do programu szkolnego. I myśmy w konsekwencji przygotowali właśnie taki portal Muzykoteka Szkolna, przypoziomy dla dzieci na różnym etapie rozwoju edukacyjnego w szkole. To jest oczywiście darmowa rzecz, otwarta, my tam różne rzeczy robimy, żeby to tak się właśnie działo, i wywołało, żeby to było dość atrakcyjne. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, czy też pomijam kwestię świadomości nauczycieli, którzy mówią tak, przede wszystkim, bo to jest jeszcze ciągły problem, bo potrafią korzystać z narzędzi internetowych. Wstydzą się też dzieci, bo dzieci lepiej sobie korzystają, to nowe pokolenie lepiej sobie radzi z tymi urządzeniami dzisiaj niż jeszcze pokolenie nauczycieli. To jest jeden z takich tematów, ale to już na marginesie. Natomiast największy problem był taki, że po prostu wydawcy, podręczników, zresztą dzisiaj też jest na ten temat mowa dotycząca tego podręcznika elementarza. Ja słyszałam kilka razy na tej konferencji, że po prostu to jest straszne, ponieważ my okradamy wydawców podręczników szkolnych. To jest jedna rzecz. Więc druga sprawa, oczywiście podstawą do tego, żeby nas oskarżać za to, że po prostu niszczymy biznes, to było przede wszystkim brak możliwości kreacji, ograniczenie tego nauczyciela na lekcji, poprzez właśnie, bo tam są scenariusze lekcyjne do zaplanowania, więc do dyspozycji nauczycieli, że my to w pewien sposób ograniczamy tę kreację nauczyciela na
na lekcji. To jest nieprawda, bo oczywiście te scenariusze są tak stworzone, że są tam pełne bloki, które może sobie dowolnie nauczyciel zostawić i tworzyć po prostu jak chce oczywiście lekcji. Tak jak wręcz przeciwnie, my raczej staraliśmy się poprzez właśnie przygotowanie specjalnej konsoli, która umożliwia współpracę między uczniem a nauczycielem i też wykonywanie pracy domowej, żeby właśnie była ta relacja, która bardziej i dzieci, i nauczyciela w symbiozie rozwija. Natomiast drugi przykład, no to jest zakładka Brzozowski Wydział Pedagogiczny. To jest taka zakładka, którą myśmy przygotowali, w zeszłym roku była publikacja, wielka premiera, bardzo zachęcam Państwa oczywiście. Tam są możliwe do wysłuchania wszystkie utwory, znaczy wszystkie tempowe wykonania tych trzech kompozytorów. Zakładka została przygotowana ze względu na uczniów tych postaci. Zeszłorocznymi rozwiązaniami. Okazało się, proszę Państwa, że ja mam ogromny znowu problem, ponieważ dowiedziałam się niedawno, że nie znosi mnie wydawnictwo muzyczne, to nie jest problem tylko krajowy, tylko ogólnoświatowy. Nie znosi mnie wydawnictwo Naxos, ponieważ ja, tworząc taką zakładkę, jako Narodowy Instytut Audiowizualny, w istotny sposób pogwałciłam interesy ekonomiczne, majątkowe tego wydawnictwa. Już pomijam innych, ale o tego prostach nie mówią prosto tak. Przepraszam, bo ja muszę nawiązać, bo tutaj rzeczywiście to jest ewidentny problem właśnie taki, że interesy majątkowe służą temu, żeby dobre działania pożyteczne, publiczne i niedziałania hamować. To jest przykład naszego elementarza, który teraz darmowy podręcznik dla nas przygotowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. I na etapie przed wydrukowaniem tego naszego elementarza wydawnictwa szkolne i pedagogiczne zarzuciły Ministerstwu plagiat. Plagiat miał polegać na tym, że ta sama autorka, która pisała podręcznik dla MEN, pracowała wcześniej dla wydawców szkolnych i pedagogicznych nad innymi podręcznikami i według wydawców wzięła elementy z tamtego podręcznika, sprzedane tamtemu wydawcy i znowu włączyła do podręcznika MEN. Chodziło na przykład o... Nie wiem, czy Państwo znacie sprawę? Nie. A jak widzę. Chodziło na przykład o to, żeby dzieci uczyć o literce J na podstawie jajka i omletów. Więc to był plagiat. Jak wiadomo... Tak. Zostało w tej ślimach, a o literce Eś dzieci się miały uczyć na podstawie historyjki o ślimaku, który ślizgał się po grzbiecie Wasilaka. I to w związku z tym, że MEN wykorzystało elementy o ślimaku i wykorzystało elementy o jajku, to już został MEN-owi zarzucony plagiat. Oczywiście na gruncie prawa autorskiego to jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Moim zdaniem prawo autorskie nie powinno chronić takich rzeczy, znaczy prawo autorskie nie chroni idei. A tutaj jeszcze chodzi o metodę nauczania, po prostu metodologię nauczania. Też nie rozciąga się prawo autorskie na takie elementy. Natomiast jest to przykład typowego działania przemysłowców, tak? Czy przemysłowców kreatywnych w branży wydawniczej w tym przypadku, które miały dla mnie tak zwany chilling effect. Czyli takie działanie, które na podstawie straszenia jakimś przepisem, złamaniem jakiegoś przepisu prawnego i postępowaniem sądowym powoduje to, że dobre społeczne działania i legalne działania są zamrażane, po prostu chillowane. To samo dotyczyło i podręcznika, o którym doktor by się i podręczników, konsorcjum, które zostało parę lat temu powołane do wydawania, do kreowania i podręczników, czyli podręczników, które też miały być dostępne za darmo, zostało oskarżone przez wydawców o to, że narusza ustawę o konkurencji konsumentów, ochronie konkurencji konsumentów oraz wydawcy napisali listę Komisji Europejskiej, gdzie zarzucają polskiemu rządowi poprzez wspieranie konsorcjum i podręczników niedozwolone praktyki dotowania przedsiębiorstw. Więc prawo autorskie teraz służy jako taki niedobry instrument, który był powołany do tego, żeby wspierać kreatywność i wspierać innowacyjność, to w wielu przypadkach, w związku z tym, że rzeczywiście wszystko opiera się na realizacji interesów majątkowych, służy, żeby te działania dobre społecznie, właśnie kreatywne, innowacyjne,
pamięć. To, czy prawo autorskie ma temu służyć, mam wątpliwości. To akurat być może w systemie amerykańskim tak, ale w systemie europejskim niekoniecznie. To znaczy w systemie amerykańskim mamy konstytucyjny nakaz o rozwój, innowacyjność i tak dalej. Natomiast w systemie europejskim raczej to ma chronić interesy twórców, więc to chyba jest przełożone punkt ciężkości. Ale jeżeli chodzi o kreatywność, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. To znaczy, mamy tutaj dwie kamery, które to kamery nagrywają nasze wystąpienie. Czy zdaniem Państwa to jest utwór filmowy? Nie. To nie ma nic wspólnego z filmem. To znaczy, nawet jeżeli będziemy mieli nagranie z tego naszego spotkania, to nagranie będzie tylko i wyłącznie utrwaleniem pewnej dyskusji. W tym nagraniu nie ma nic kreatywnego. Tu są dwie kamery, które stoją i nas nagrywają. Czyli mówiąc innymi słowy, jakie prawa będzie miał ktoś, kto nagrywa? Czy w ogóle będzie miał jakieś prawa do tego? Ale to nie jest hipotetyczna sytuacja. Nie. Zawsze ktoś musi zrobić jakieś, nie wiem, cięcie, początek, koniec i czy to nie jest punkt wyjścia do dyskusji? Nie, naciśnięcie play, naciśnięcie stop nie jest niczym kreatywnym. Tak, ale pan profesor Lipa chodzi o to, że ktoś by musiał wziąć to nagranie i jakoś zmontować, podłożyć muzykę. Ale ja mówię o samym tym nagraniu. Co teraz się nagrywa? Czy to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego i czy jest chroniony? Nagrywa się bez udziału człowieka. Nagrywa się bez udziału człowieka. Nie mamy tutaj... Ale czy są jakieś prawa w ogóle do tego wszystkiego? To musi być człowiek. Definicja utworu zakłada, że to musi być człowiek. Ale czy są jakieś prawa do tego? Czy komukolwiek przysługują prawa do tego nagrania? Ja. Tak, my mamy prawo zakazowe, możemy powiedzieć, jeżeli my się nie zgodzimy, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami z artykułu 81 prawa autorskiego, to mamy prawo zakazowe. Ale no moje pytanie brzmi tak, znaczy tak de facto sprowadza się do jednego. To jest to, o czym na samym początku powiedziałem, że utwór audiowizualny jest moim ulubionym utworem, ponieważ jest najbardziej złożony. Proszę Państwa, to, że naszym zdaniem, jak żeśmy tutaj sobie generalnie stwierdzili, nie ma prawa autorskiego do tego nagrania, bo to nie jest utwór, co wcale nie znaczy, że osoba, która nagrywa, to nie ma tak zwanych praw producenckich, czyli praw do pierwszego utrwalenia tej warstwy audiowizualnej, tego, co tutaj się dzieje. I de facto, nie wiem, czy Państwo to dobrze rozumiecie, mówiąc innymi słowy, chciałbym tylko pokazać i rozróżnić Państwu, jak wiele praw de facto wpływa na to, że ktoś może rościć sobie określone pretensje do danego materiału audiowizualnego. Mówiąc innymi słowy, jeżeli ja pójdę i ustawię kamerę w lesie, włączę play, to nie jest utwór, ale ja mam prawo do samego nagrania, czyli do takiego, czyli do w przypadku dźwięku będzie to fonogram, tak? Natomiast tutaj mamy do czynienia z materiałem audiowizualnym. Czyli to są tak zwane prawa producenckie. Czyli mówiąc innymi słowy, osoba, która jest odpowiedzialna za całość działań de facto organizacyjnych, prawnych, finansowy, związany z utrwaleniem jakiegoś materiału, posiada prawa producenckie do nagrania, co wcale nie znaczy, że nie jest zobowiązana uzyskać zgody na przykład osób, które występują w tym materiale. Tak? Jest tutaj bardzo dużo elementów, o których musimy pamiętać. Ja też powiem od razu, właśnie z praktyki, jak to wygląda. Rzeczywiście, wracając do tej zakładki, prawda, są udostępnione nagrania dzięki naszym działaniom digitalizacyjnym z Polskim Radiem. Po prostu dokonała się digitalizacja zasobów Polskiego Radia. I rzeczywiście się okazało, że radio nie dysponuje prawami autorskimi do
tego zasobu. Jest tam problem dość istotny, ponieważ do 1994 roku wszystkie utwory, które powstawały w tym czasie dzieła, także audiarne, no po prostu nie weszły do zasobu spółek, nowo powstałych spółek Polskiej Rady Audiowizualnej. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, dzisiaj można powiedzieć, że wyłącznie te jednostki mają, mówię o spółkach nadawcy publicznego, mają dzisiaj prawa do praw pokrewnych, które w tym momencie się pojawiły w 1994 roku, czyli do właśnie tego, co Pan doktor tutaj wspomina, prawa do fonogramu w przypadku utworów audio albo wideogramu w przypadku utworów audiowizualnych. I teraz, kiedy my dostaliśmy te materiały po digitalizacji do udostępnienia, uzyskaliśmy od Polskiego Radia wyłącznie licencję do fonogramu. I w związku z tym, tak jak mówiłam wcześniej o tej drugiej liście płac, musieliśmy dokonać tego wszystkiego oczyszczenia praw, czyli musieliśmy przystąpić do nabywania praw od poszczególnych osób uprawnionych, a więc do artystów wykonawców, prawo pokrewne i dodatkowo autorskie, czyli prawo tych osób, które występowały, brały udział przy tworzeniu tego utworu audialnego w tym przypadku. Na przykład orkiestry, proszę sobie Państwo, możecie sobie wyobrazić, czasem to całą orkiestrę. Z drugiej strony oczywiście prawo do utworów, tak? Czyli do prawo kompozytorów, twórców do dzieła. A więc musieliśmy rozmawiać, właśnie sobie teraz z iloma osobami, żeby udostępnić jeden utwór muzyczny na przykład w internecie, prawda? Jedyne rozwiązanie jest w moim przekonaniu współpraca z organizacją Zgromadzonego Zarządu, bo to jest najprostsze rozwiązanie, może już potem zostali powołani, żeby nie pomagać w takich okolicznościach. I tak też się stało. To znaczy właśnie dzięki temu, że organizacja nas wspierała. Tak rzeczywiście to tyle bardzo często musieliśmy pozyskiwać te prawa, bo Polska Radio już nie miała prawa do określonego nagrania, więc musieliśmy właśnie korzystać z wsparcia i współpracy z organizacjami zagranicznymi, na przykład właśnie z tym wymienionym nadzorcą, który po prostu dostał pieniądze za to, że po prostu, żebyśmy to udostępnili w internecie. No ale tak czy inaczej, godzi to, godzi, internet godzi, udostępnienie cyfrowe godzi w interesy wydawcy, to nie ulega wątpliwości. To jest też zrozumiałe, tak jak mówimy, jest to nie jest ten aspekt ekonomiczny. Natomiast uważam też, że należałoby się tutaj zastanowić nad ciągle myślę o tej ekonomicznej analizie mimo wszystko prawa. Proszę Państwa, jest taka teoria, jest nawet książka napisana przez Putera i Ulena, Ekonomiczna analiza prawa. I oni tam zwrócili uwagę na to, że właśnie w tej dobie cyfrowej albo będziemy do czynienia z taką niebiańską szafą, która będzie taką organizacją zbiorowego zarządu. Każdy, kto będzie miał do czynienia z jakąkolwiek informacją cyfrową, czy to będzie właśnie z tego powodu, o którym mówi Pan doktor, bo przecież prawo wizerunku i tak dalej, to nie tylko jest prawo autorskie, w kontekście prawa do dzieła, także są wizerunki tego. Więc albo będzie taka niebieska szafa, która będzie nam umożliwiała udostępnianie treści, korzystanie w ogóle z treści cyfrowej, albo dojdzie do tego, że będzie po prostu jeszcze taki powszechny libertarianizm, który pozwoli na to, żeby korzystać z tych dzieł bez zgody, bez zarządzania takiego powszechnego, dlatego że technika technologii w ogóle dotyczące kodowania, co wracamy do tego, to będą tak doskonałe i tanie, że już nie będzie potrzeby takiej, żeby autorskiego mentorowego na przykład. I proszę Państwa, jedno słowo, tak możemy się właśnie zastanowić, czy te nowe maszyny tworzą nowe prawa, czy też nowe prawa tworzą nowe maszyny. To jest tak naprawdę pytanie, które dzisiaj jest dla nas bardzo aktualne. Jak się mógł oddać panu profesorowi Dziękowi, który zapisuje sobie coś co pewien czas i chyba ogrom pytań, zagadnień, na które chciałby odpowiedzieć, jest przegromny. Tak, postaram się streszczać, wiesz, w ogóle ten wątek też w tym zapisem naszej dyskusji. Dla mnie jest ciekawe, bo trzeba nie zadać sobie sprawy, że to nie jest dzieło autorskie i zastanawiam się, czy gdyby tą kamerę tutaj ustawił, tak to się nazywa, nie wiem, Libera na przykład, czy wtedy byśmy byli równie łatwo skłonni zgodzić się, że to jest po prostu tak, że nie ma tam wkładu myśli i tak dalej, i tak dalej. Więc to wydaje mi się też obok problemu z technologią też, nie wiem, wyzwanie.
wyzwanie, które współczesna sztuka stawia. Przepraszam, jedną rzecz chciałem tylko dodać, że w przeciwieństwie do prawa karnego, ja sobie to tak w cudzysłowie nazywam, że prawo autorskie nie jest prawem granic. To znaczy przy prawie karnym na przykład wiadomo, że jak ktoś komuś włożył nóż w serce, to oznacza to, że wypełnia znamiona określonego przestępstwa. Natomiast w przypadku w prawie autorskim jest tak, że to jest wszystko bardzo płynne. Na tym polega finezja prawa autorskiego i moje uwielbienie dla tego rodzaju, akurat tej dziedziny prawa. Tak, ale właśnie na tym dzisiaj mówię czuciny, bo też mam wrażenie, że czucie nasz panel próbuje nas tutaj trochę kontrolować. Doszło, mam wrażenie, że dyskusja ma charakter mocno liberalny, może nawet libertariański. Ale przecież to jest jakby kwestia, której nie da się nie wrócić. Tak? Jakby kręcimy, krążymy wokół pieniędzy cały czas i tak jak mówiłem, łatwo jest występować w roli lekko ducha, no ale to jest ten problem. Ja pamiętam taką dyskusję, nie pamiętam nazwiska hiszpańskiej bodajże prawniczki na Kongresie Kultury we Wrocławiu, która w tym momencie ucięła dyskusję mówiąc okej, ale żyjemy w kapitalizmie i prawo jest po to, żeby chronić inwestora. Koniec dyskusji, nie miejcie pretensji do ludzi, którzy tworzą prawa autorskie. Ale z drugiej strony mam poczucie jednak, że są różne reżimy wartości, tak? Jak tutaj mówiliśmy o tych historii z początków prawa autorskiego, no to pewnie taka pierwsza na poły legendarna, no w większej części legendarna historia świętego Kolumby, który nocami przepisywał psa też, do którego nie był właścicielem i później była wojna w ogóle, zginęło mnóstwo ludzi, ale został świętym. To jest historia o tym, czy czasami nie ma, jakby no tak, czy czasami liczy się tylko prawo własności, czy czasami idee nie powinny jednak rozprzestrzeniać się tak, jak tam chodziło o psalterze, ale są też jakby no te różne reżimy wartości dzisiaj dotyczą też chociażby tego, że tak ja marzę o tym, żeby ludzie kopiowali moje teksty, nie zależy na pieniądzach. Dla mnie wartością jest to, że jeśli ktoś mnie zacytuje, tak, to jest w obiegu akademickim na przykład, tak, to jest kluczowa sprawa, pieniądze są gdzie indziej. Więc ja myślę, że też po tych różnych reżimach wartości musimy pamiętać. Chociaż oczywiście film tutaj jest dosyć specyficznym rodzajem utworu i trudnym, jeśli chodzi znów o te idealistyczne historie. Od pierwszej drogi w realizacji, po drugie w odróżnieniu chociażby od muzyki, gdzie zawsze można powiedzieć, okej, piracą cię w sieci, ale ludzie przyjdą na koncert i tam sobie zmonetyzujesz, tak? No to pytanie przy filmach, no z tą monetyzacją jest gorzej. No i oczywiście, jakby tak jak mówię, no nie chcę uciekać całkiem od ekonomii, bo ta dyskusja też często jest ustawiona w taki nazwy dramatyczny sposób, że to jesteśmy my, użytkownicy, którzy chcemy korzystać z kultury i złe korporacje, które są chciwe i chcą nas wykorzystać i zarobić więcej niż by musiały. Ale to samo można przedstawić w takim duchu, że tak, to są różne modele biznesowe, tak? I tam graczem jest też Facebook i Google, które oczywiście chcą występować w roli takich pasażerów na gapę i ruch w sieci zarabia dla nich pieniądze, a to czy wytwórcy kontentu na tym zarabiają, to jest dla nich kwestia zupełnie drugoplanowa i oczywiście te firmy też mają duży wpływ na dyskusję i to jest na przykład taka historia, no właśnie, z tym, na co ludzie są w stanie się zgodzić, bo ja pamiętam takie wywiady prowadzone jeszcze kilka lat temu na temat właśnie nie wiem, dostępu do muzyki, chociażby, no to wtedy wszyscy mówili, ach, gdyby do Polski wszedł iTunes, to byśmy kupowali, bo byłby duży zasób i byłoby wygodny. Po czym wszedł iTunes i w kolejnej wygodach, gdzie mówiono, że was zwariowali 1 euro za piosenkę, no przecież mogę sobie ściągnąć za darmo. Więc oczywiście to nie jest tak, że jakby no tutaj też pewne kwestie etyczne związane z ekonomią są ważne. To jest też to pytanie, które pewnie nie jest pytaniem banalnym, akurat jeśli chodzi o tą kwestię związaną z podręcznikiem. To wydaje mi się, że ona jest dosyć czysta i jasna, ale z drugiej strony oczywiście też pewnie trzeba mieć to pod uwagę, że państwo musi patrzeć na przykład też na to, że nie wiem, tak jakby, czy to fajnie, że do Polski, nie wiem, wejdzie firma X i ona będzie coś tam rozpowszechniać, albo jakiś model się pojawi. I dla ludzi będzie tani, ale z drugiej strony to, że będzie tani, to oznacza, że ktoś, nie wiem, straci miejsca pracy, tak? I
myślę, że bardzo trudny jest ten ekonomiczny balans też uchwycić i nawet przywoływany tutaj Spotify jest często z jednej strony przywoływany jako taki przykład tego balansu, że daje się stworzyć daną ofertę, ale z drugiej strony no, mamy mnóstwo głosów twórców, którzy uciekają ze Spotify, bo potem miliony odtworzeń dostają $20. To się nie kalkuluje, więc jakby no, to jest oczywiście płata większości dyskusji o kulturze i o prawie autorskim, bo sprawa jest skomplikowana. Tak jest. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę jakby na jeden dział, nazwijmy to, obrotu prawami autorskimi, gospodarczy, gdzie prawa autorskie działają w sposób rewelacyjny. To jest akurat moja działka, ja się tym zajmuję, a mianowicie reklamy. To znaczy, można powiedzieć, że zarówno agencje reklamowe, jak i podmioty, które zlecają wykonanie reklam, w sposób niezwykle dokładny, niezwykle precyzyjny, na najwyższym poziomie, dbają o to, aby prawa autorskie, jak to pani doktor powiedziała, były wyczyszczone. To znaczy, wyceniane są dokładnie elementy wizerunku, elementy praw pokrewnych, elementy związane z długością licencji, zakresem terytorialnym. Więc akurat w tym zakresie, gdzie można powiedzieć, że mamy wymiar no, bardzo ekonomiczny taki tych praw, każdy dba o to, aby z jednej strony nie było naruszenia i z drugiej strony, żeby twórcy czy też podmioty uprawnione z tytułu praw pokrewnych dostały odpowiednie wynagrodzenie. I to jest no nie chcę użyć tego słowa, ale można powiedzieć, że jest to gdzieś tak modelowe funkcjonowanie obrotu prawami autorskimi. To jest bardzo ciekawe, tak? W kontekście takim zderzenia się odbiorcy, twórcy i osób, które korzystają z określonego kontentu, tak? Bo my de facto sprowadzamy naszą dyskusję pomiędzy tym, co jest w sieci albo może być w sieci, a nami jako końcowymi tymi odbiorcami, co my z tym możemy zrobić. Oczywiście pomiędzy tymi dwoma elementami, o których wspomniałem teraz, jakby jest jeszcze cała sfera, gdzie te prawa autorskie w znakomity sposób funkcjonują. I to jest właśnie, znowu wracam do tego ekonomicznego aspektu prawa autorskiego, to znaczy ten twórca jednak musi za coś zapłacić rachunki, prawda? Bo on świadczy, de facto wyświadcza, może inaczej tworzy pewne dobro o charakterze niematerialnym, ale z drugiej strony żyje w jakiejś rzeczywistości, to jest ten element ekonomiczny i też pobiera prąd, żeby ten utwór stworzyć i za ten prąd też musi zapłacić. W związku z powyższym gdzieś tam ta klamra się, prawda, zamyka, poświęcił czas, pracę, i zużył określone zasoby. Więc wydaje mi się, że ten element ekonomiczny, my od niego nigdy nie uciekniemy w tej dyskusji. Nigdy od niego nie uciekniemy. I te licencje CC, czyli Creative Commons, zostały stworzone po to, tak naprawdę, żeby stanowić alternatywę dla prawa autorskiego w tym zakresie, że jeżeli ktoś chce udostępnić za darmo, to daje taką otwartą licencję na możliwość korzystania. Natomiast co do zasady, wynagrodzenie ma przysługiwać. I generalnie wydaje mi się, że jakby stworzenie tej alternatywy jest bardzo dobrą alternatywą, to znaczy daje możliwość tym, którzy chcą, udostępnienie z możliwością dla innych osób bycia chronionym przez ustawodawcę. Więc ja to tak generalnie widzę i zwróciłem uwagę na obrót prawami autorskimi w zakresie reklamy, ponieważ ponieważ jest jeszcze cała sfera o której działalności gospodarczej, o której my nie mówimy tutaj, a ona bardzo dobrze funkcjonuje. No właśnie to, co mówimy, ja się zgadzam jak najbardziej, bo to, co my mówimy, to jest to, że prawo autorskie jest prawem, które jest odpowiednie właśnie, żeby regulować relacje gospodarcze, przemysłowe. To jest prawo, które bardzo dobrze się sprawdza w takich właśnie relacjach, jak przedsiębiorca, drugi przedsiębiorca, czyli właśnie rynek reklamowy. Podobnie jak znaki towarowe, prawo znaku towarowego jest jeszcze mocniejsze, bo nawet może być wieczne, jak się przedłuża rejestrację znaku towarowego, ale nie ma żadnych problemów i dyskusji o prawie znaków towarowych pomiędzy nami a państwem. Bo nas to w ogóle nie dotyczy, to jest problem przemysłowy, samotnie prawa autorskie. Natomiast
prawa autorskie na styku z interesem publicznym i z dodatkowym człowiekiem naprawdę wymaga pewnej rewizji, naszym zdaniem, uelastycznienia. Taki przykład podam, gdzie naprawdę prawo autorskie i jego takie restrykcyjne, przemysłowe regulacje wyraźnie że przekraczają granice. To jest przykład, który znamy od naszych zaprzyjaźnionych bibliotekarzy. Pewna jest pewna pani, która jest fotografią i portrecistką bardzo dobrą, która w pewnym momencie swojej kariery zrobiła serię portretów Miłosza. I te portrety Miłosza jakoś na niej stronie, w jej portfolio, w sieci wiszą. Było tak, że był rok Miłosza, czy i dzieci w wielu szkołach, robiąc prezentację o Miłoszu, sięgały do tej strony w internecie i zamieszczały zdjęcia Miłosza, autorstwa tej pani w swoich prezentacjach. I te zdjęcia są w różnych teraz miejscach w kraju, w małych szkołach, wiejskich, w bibliotekach publicznych często też udostępnione, no bo biblioteki też tworzyły jakieś prezentacje o Miłoszu. I te szkoły i biblioteki dostają od tej pani listy, w których ta pani mówi tak. Z tytułu naruszenia moich praw autorskich majątkowych 3000, z tytułu naruszenia moich praw autorskich osobistych 10 000. Proszę płacić, bo inaczej idziemy do sądu. I najczęściej jest tak, że w końcu ta stawka zbija do pewnie do 2000. I te biblioteki, które boją się, małe biblioteki, boją się pójść do sądu, bo nie wiedzą. Nie są w stanie, pani jest w jakimś systemie organizacyjnym, bibliotekarskim, boi się przełożonego, boi się, że ma nagle sprawę w sądzie, bo zrobiła coś nie tak. Boi się, biblioteka płaci, szkoła płaci. Co ta pani robi? Ta pani dodatkowo sobie w ten sposób zarabia. A przy okazji nie daje, nie pozwala wykorzystać twórczo swoich tworów. A tak jak tutaj mówię, na swoim projekcie, internetowy teatr WP dla dzieci. Tutaj z kolei jest odwrotna sytuacja. Teatry pobierają naprawdę minimalne stawki za udostępnienie przedstawienia na żywo, tak w streamingu, w określonym czasie. Ten sygnał jest prowadzony do szkół i w czasie określonej godzinie jest po prostu w szkołach wyświetlane przedstawienie. Naprawdę, to jest projekt, który jest wspierany oczywiście przez środki publiczne, natomiast bardzo interesujący z tego powodu, że ten teatr dociera do dzieci w małych miasteczkach, czasami też w szkołach miejskich. My mieliśmy okazję współpracować z telewizją w tym projekcie, udostępnialiśmy poprzez Minetekę Edu, czyli przez system zamknięty na szkół właśnie, te materiały, ten sygnał. I muszę powiedzieć, że do dzisiaj spotykamy się z apelem ze strony nauczycieli, dlaczego nie mogą znaleźć akurat na naszych stronach tego projektu, ponieważ już w świadomości nauczycieli, też wśród dzieci, wykształciła się taka potrzeba właśnie pobierania takich materiałów i przede wszystkim posiadania takiego bezpośredniego kontaktu ze szkółką. Więc, a tak jak mówiłam, teatry też są trochę przerażone siecią, bo mamy te doświadczenia, bo udostępniamy teatry, rejestracje teatralne i teatry też się mówią, no kurczę, przecież nie przyjdą do nas na przedstawienie, tak? I my nie zarobimy. Ale jednocześnie my też tłumaczymy, że czymś innym jest kontakt ze sztuką poprzez internet, a czymś innym jest kontakt bezpośredni. Jeżeli ktoś obejrzy gdzieś tam takie przedstawienie, być może przyjdzie do miasta, gdzie ten teatr jest to przedstawienie i będzie chciał przeżyć to w zupełnie innych warunkach. Także ta sieć też może wspierać kulturę, pewne zachowanie i powodować, że ten pieniądz będzie tak czy inaczej mimo wszystko wracał do tych podmiotów, które inwestują w kulturę. Jedno zdanie tylko dopowiem a propos tego, o czym Helena mówiłaś, tak, że no właśnie jakby
prawa autorskie doskonale sobie radzi tam, gdzie mamy właśnie tak jakby transakcje towarowe i to jest jakby oczywiste, że chodzi o zarabianie pieniędzy, ale pewnie cały dramat właśnie polega na tym, że technologia się zmieniła i te granice właśnie pomiędzy tym, co prywatne i masowe, albo niekomercyjne i komercyjne, no są nieoczywiste, tak? No to niech będzie się używało dzisiaj prywatne media masowe, tak? To znaczy właściciel konta na Chomiku może mieć, nie wiem, zasięg rozpowszechnienia filmu większy niż Filmoteka Narodowa. W jednym projekcie badawczym spotkałem się takiego starszego pana. I to jest ten kłopot właśnie, tak jakby, że użytkownicy ze względów technologicznych mają pewne kompetencje dzisiaj, które kiedyś były zarezerwowane do tych dużych podmiotów dla firm i wtedy sprawa była jasna. No i pytanie, jak to regulować? Czyli pytanie, jak zwykle przy takiej dyskusji, co dalej? Co z tą Polską? Co z tym światem de facto cyfrowym? Myślę, że to pytanie jest otwarte, to moglibyśmy tutaj spędzić następny rok dyskutując o tym, każdy prawdopodobnie miałby inne pomysły na to i widziałby to przez pryzmat własnych doświadczeń. Natomiast no, ja oczywiście chciałbym, bo zostało nam dość mało czasu, a mianowicie 5 minut, więc ja chciałbym się spytać, czy Państwo macie może jakieś pytania do nas, bo my żeśmy się rozgadali. I tak we własnym gronie przerzucamy się tutaj wypowiedziami. Więc mam pytanie, czy Państwo może chcecie. Tutaj. Dzień dobry Państwu. Wymotowałem 4 sprawy i jeśli mam 5 minut, to na każdą minutę może wystarczyć. Przysłuchując się tej dyskusji, dochodzę do takich dwóch wniosków, nie wiem, czy wcześniej się tym zachowa, ale jeśli sięgnę pamięcią do tego, kiedy miałem lat 12, to w połowie lat 90. praw autorskich był jakiś egzotyczny w ogóle termin, w który nikt się w Polsce za bardzo nie przejmował. Pamiętam pierwsze kasety, które były na rynku za stare 16 tysięcy złotych z, jak wtedy sądziłem, renomowanej wytwórni Takt, która wydawała, DJ Joe za każdą wydawał moje ulubione kompilacje, które potem się okazało, że są piraty. To jest taka refleksja na to rozrzajowe. Druga sprawa, było już przeszkodliwowa, prawo autorskie, a taka refleksja filozoficzna. Otóż są tacy przedstawiciele, na przykład jak no choćby no El Carol, autor znakomitej książki Filozofia Sztuki Masowej, który stara, on w tej książce akurat nie, ale przy okazji innych swoich tekstów on stara taką tezę trochę postmarksowską, że to jest jakaś w ogóle forma fetyszu. Prawo autorskie obecne, plagia to są takie terminy, które robią ogromną furorę, no to wyjaśnia posługując się taką hyglowską interpretacją, że oto z jednej strony jest konsument, tak, z drugiej strony jest producent, to jest ta teza, antyteza i tylko czekać, aż się jakaś teza z tego zrodzi, żeby to jakoś skonfrontować ze sobą. I mało, on to tłumaczy też, mówiąc o takiej anomii społecznej, bo rzeczywiście idea remiksu jest taką konstytutywną jakby perspektywą, znaczy niezwykle ważnym elementem, kiedy się mówi o prawie autorskim, bo proszę zauważyć jedną rzecz. Jestem dość mocno zakorzeniony w środowisku takich no, niezależnych twórców domowych, prawda? Dzisiaj właściwie na tobie można stworzyć utwór symfoniczny i tak dalej. Między innymi za sprawą serwisu ImageLine, gdzie też tam publikuję swoje utwory. Takie pogadanki się ucinają, że właściwie jak z jednej strony mówimy o tej kulturze sampli, gdzie właściwie jak ja wezmę jakąś Państwa wypowiedź, zmienię kolejność, że to właściwie to będzie ciągle ten sam utwór, czy już nie i tak dalej, i tak dalej. Jakby społeczeństwo nie protestuje, jest cool, remix jest ok, ale z drugiej strony jest gdzieś tam idea takiego obscenicznego patrzenia, o tutaj ktoś tam naruszył jakieś słowo, to już było kogoś innego, jakaś taka przesadna troska o wartość, tak dalej. Dochodzi do jakiegoś pomyślenia, czy czym by to jadło. To ta sama społeczeństwo, które mówi, nie ma nic
złego granicy, to samo społeczeństwo mówi, że gdzieś została przekroczona granica autorskiego utworu i tak dalej. Właściwie nie wiadomo, w którym miejscu jesteśmy. Ostatnia refleksja, to wychowa typowa, też się zastanawiam, czy prawo kształtuje moralność, czy moralność kształtuje prawo, a w kontekście tego, co pani powiedziała, ale można powiedzieć tylko, że ta własność autorska to ma taki wymiar geograficzny. Dwa lata temu, rok temu, pan profesor Filić jakby doskonale wiedział, kiedy Microsoft ogłosił, że nie będzie można gier wypożyczać na nowej konsoli, to wybuchła jakaś wojna w ogóle, a Sony zrobił wtedy taką kampanię reklamową, jak to będzie możliwe w przypadku nowej konsoli, że można będzie dać komuś płytę i tak dalej. Akcje Microsoftu sprawy automatycznie w dół. Następnego wieczoru wydaje, że Microsoft się wycofał z tych wszystkich postulatów. Okazało się, że nie tylko nie można sprzedawać, nie, ale pożyczyć nie mogę koledze tej samej płyty. Więc to tylko pokazuje, jak własność prywatna w zależności od geograficznego położenia kształtuje naszą świadomość. Dziękuję i przepraszam. Uwaga jakby na jedną rzecz, że prawo, niezależnie jakie prawo, prawo jest zawsze spóźnionym refleksem rzeczywistości, tak? To znaczy nie jesteśmy w stanie być na bieżąco. To znaczy najpierw powstają pewne zjawiska społeczne, a dopiero później prawo za tym idzie. Jak powstała kultura remiksu, no to odpowiedzią na kulturę remiksu były te licencje Creative Commons. Tak? Ale de facto to było pewne rozwiązanie, które przyszło dopiero po jakimś czasie. I teraz tak, pan mówi, że z jednej strony jest dozwolony remiks społecznie, tak? A z drugiej strony mówimy o naruszeniu prawa. Mówi pan o tym, że mamy pewną sprzeczność wewnętrzną. Oczywiście ta sprzeczność wewnętrzna wynika z tego, że my de facto zgadzamy się na naruszenie. To jest, wydaje mi się, że w psychice każdego człowieka, dopóki to naruszenie nas nie dotyczy. I to jest, przepraszam, że użyję takiego stwierdzenia, ale jak kali komuś dobrze, znaczy, przepraszam, odwrotnie, tak? Jak karemu ukraść krowę, to źle, ale jak kali ukradnie komuś krowę, to jest dobrze. I to jest troszeczkę na takiej zasadzie. Więc nie możemy mieć czegoś, z jednej strony zjeść ciastko i mieć ciastko. Znaczy musimy powiedzieć, że coś jest zgodne z prawem, albo coś nie jest zgodne z prawem. Oczywiście, tak jak powiedziałem, prawo autorskie nie jest prawem granic, więc istnieje bardzo duża sfera takiej szarości. To znaczy ta szarość jest kształtowana, granice są de facto kształtowane w kontekście i zawsze w określonym przypadku, i zazwyczaj przez orzecznictwo sądowe. To znaczy, jeżeli my mamy do czynienia z określonym problemem prawnym, my możemy powiedzieć tak, uważamy, że na podstawie dotychczasowego orzecznictwa sądowego takie, a nie inne zachowanie może być zgodne z prawem albo niezgodne z prawem. Tak? I to orzecznictwo jest kształtowane w odniesieniu do określonej sytuacji, w odniesieniu do określonych możliwości technicznych i ono także ewoluuje. To jest dokładnie troszeczkę tak jak z konstytucją. Jeżeli mamy normy konstytucyjne, to te normy konstytucyjne są bardzo ogólne. Natomiast te normy konstytucyjne, ich treść nadawana jest, ich znaczenie, ich interpretacja nadawana jest przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przez orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jak ma być interpretowane pojęcie wolności, na przykład wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Więc my nigdy nie powiemy sobie tak naprawdę poza jaskrawymi i oczywistymi przypadkami, tak? Że na pewno w tym momencie żeśmy przekroczyli granicę. Większość sporów polega sądowych na tym, że de facto strony próbują ustalić, czy została przekroczona w danym przypadku granica, czy też ta granica nie została przekroczona. Natomiast odnosząc się do remiksu pana, przepraszam, odnosząc się do tej wypowiedzi, czy można zremiksować czyjąś wypowiedź, czy nie można zremiksować czyjejś wypowiedzi. I teraz tak, ja powiem w ten sposób. Być może na podstawie pewnej regulacji można, a na podstawie innej regulacji tego nie można. Jeżeli pan by zremiksował moją wypowiedź i ośmieszył mnie by pan w jakiś sposób, albo starał się to zrobić moją wypowiedź groteskową, ja bym powiedział w ten sposób.
Nie, to tutaj nie ma naruszenia prawa autorskiego, co wcale nie znaczy, że w ogóle nie ma naruszenia. Jak powiedział, niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu prawa autorskiego, przysługuje mi roszczenie z naruszenia dóbr osobistych. Tak? Więc jest to jakby alternatywa dla ewentualnych możliwości formułowania roszczeń czy też zarzutów. Akurat to jest fajne w własności intelektualnej, że można bardzo, no oczywiście mówię jako praktyk tak naprawdę z różnych podstaw i w różnym kontekście de facto wobec tego samego stanu faktycznego konstruować różne elementy związane z naruszeniem. I tutaj pojęcie dóbr osobistych jest chyba najszerszym katalogiem, gdzie możemy operować. Że należy przede wszystkim podkreślić, że w ogóle jakakolwiek regulacja prawna to jest pewien instrument władzy państwowej, państwa przy ochronie interesu publicznego. Jeżeli nie ma potrzeby regulacji w tej przestrzeni, w tym obszarze, gdzie nie dzieje się nic złego, co mogłoby uderzyć właśnie interes publiczny, tak? Interes publiczny, interes jednostkowy, to jest podkreślenie interes publiczny. Ja mam taki zaszczyt prowadzenia wykładu z przedmiotu prawa nowych technologii. Mówił moim studentom, że zawsze to prawo jest przestarzałe w stosunku do nowych technologii. I tak ma być, ponieważ tak jak wytacza się ścieżki na nowym postępku się, to tam należy poczekać, jak ludzie chodzą, jak będzie wygodniej i tylko się czeka, tak? Dopiero się on postawi. To samo jest też z prawem. Zawsze trochę musimy poczekać, żeby zobaczyć, w której przestrzeni jest potrzeba regulacji. Bo prawo to nie jest po prostu taka instytucja, która ma regulować, funkcjonować, a musimy tego przestrzegać. Tak naprawdę my w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia w ogóle z nowymi warunkami życia, właśnie z powodu nowych technologii, musimy obserwować pewne zjawiska, a w następnej kolejności dopiero wymagać, żeby wprowadzać pewne właśnie instrumenty, które pozwolą na to, żeby po prostu był porządek i żeby przede wszystkim chronić także jednostki prawa własności, o których chciałabym dzisiaj mówić. Stąd też się bierze zresztą to, o czym Pan powiedział, prawda? Ta nieświadomość dotycząca prawa własności w tamtych czasach, tak naprawdę. Było prawo autorskie, prawo autorskie funkcjonowało, ale ta świadomość własności prywatnej, jak Państwo wiecie, to nie była tak rozwinięta, jak mamy dzisiaj tą szczęście. Jeszcze ostatnie zdanie oddaję profesorowi Ciechowi i niestety będziemy musieli kończyć. Tak, ja myślę, że to w ogóle bardzo fajnie się pojawił ten wątek polityki kulturalnej. To właśnie tutaj mówiliśmy tutaj o tym, że technologie się pojawiły, że nie wiem, może to nie jest też postmodernizm, który legitymizuje w ogóle jakąś formę kulturalną, ale też pewnie trzeba było powiedzieć o globalizacji, tak? To jest też jakiś kolejny wątek, który tutaj sytuację komplikuje, bo Pan mówił o tych zmianach w czasie, ale są też zmiany. No właśnie, tak, w czasie zmiany w przestrzeni, na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone 100 kilkadziesiąt lat temu były największym państwem pirackim, tak? I nieuznawanie europejskich praw autorskich było narzędziem alfabetyzacji, na przykład, tak? Akurat przerwę, bo to jest historia, którą miałem na doświadczenie z pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozmawiałem z pewnym takim, no, nazwijmy dużym producentem oprogramowania i on się śmiał, że Chińczycy właśnie robią to samo, co Amerykanie robili przez cały XIX wiek. Tak, dokładnie tak. I to teraz oczywiście jakby, no, pytanie właśnie, nie wiem, na przykład z polskiej lokalnej perspektywy, no bo o piractwie na przykład tak, jakkolwiek byśmy je zdefiniowali, możemy mówić też jako o czymś, co, nie wiem, wyrównuje na przykład nierównomierną dystrybucję dóbr na świecie. Pan mówił o tym postmarksistowskim, to by się w to wpisywało, no, ale z drugiej strony właśnie no, mamy zamieszanie wokół międzynarodowych umów handlowych zawierających też właśnie te wątki prawne autorskie, ponieważ no właśnie tak, to jest to pytanie, czy Polska może dzisiaj, nie wiem, stanowić prawo z myślą o tym, czy ma wolną rękę do stanowienia prawa autorskiego w ten sposób, że okej, może tutaj zawrzyjmy jakąś umowę społeczną, w której, nie wiem, no, ta część misyjna, dostęp do treści jest, będzie co najmniej równie ważny jak ta część ekonomiczna, a z twórcami będziemy negocjować, więc też pewnie z perspektywy prawa powinien być też nie, może, ale nie będzie to sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
działania. Ale niestety musimy zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję naszym wspaniałym prelegentom. Bardzo mi miło było gościć Państwa w naszych skromnych progach. Oczywiście nie zwracam się tutaj do profesora Kliczaka, który jest gościem, jest naszym profesorem lokalnym, nazwijmy to. Dziękuję Państwu bardzo, kłaniam się i uważam dyskusję za zamkniętą. Dziękuję.